Siemaneczko, z tej strony Jakub 56, a to jest Farming Simulator 2017. Kurczę, przywitałem się jak na tej starej serii z Bolusiowa V7.1. Dobra. Ale nieważne. Przepraszam już za wszystkie, z góry oczywiście przepraszam za wszystkie szumy, które mogą wystąpić w dzisiejszym odcinku, ale jest 30 stopni w moim tutaj pomieszczeniu i znowu mam wiatraki powłączane, nawiewy, jak wiadomo, tutaj komputer, chłodzenie, wszystko, nawiewy, dmuchawy, wiatroki, kurde, wszystko, lodówki pootwierane, no nie no, żartuję oczywiście, ale klimy nie ma jeszcze u mnie w domu, będę musiał coś pomyśleć nad tym, ale na razie musimy się obejść oczywiście z tymi cholernymi wiatrakami, które tak głośno pracują. Poprzedni odcinek z tej gry, oczywiście na tym gospodarstwie, jak to tam sobie nazwałem, tą serię już na polskim gospodarstwie, i wszystkie te odcinki będą nazywać się tytuł, oczywiście na przykład tam, tak było w poprzednim prezentacji gospodarstwa i pierwsze żniwa, czyli tam jest jedynka oczywiście z krzyżykiem, czyli pierwszy odcinek na polskim gospodarstwie. No i tak to będzie wesoło, moi drodzy. Nie ma czego się smucić, koniec wakacji jest. Taka fajna seria ruszyła na koniec wakacji, żeby sobie wakacje i lato przypomnieć i przypominać. Więc co, no poprzedni odcinek zrobił duże wyświetlenia, dużo łapek w górę, więc moi drodzy, nagrywam dla was kolejny odcinek, oczywiście z ogromną przyjemnością, no bo jakby to nie nagrywać z przyjemnością do takich fajnych widzów, przecież pisaliście super kanał, łapka leci, subik leci, bardzo wam za to dziękuję, oczywiście stałych widzów pozdrawiam, no i oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do oglądania, ale ja myślę, że ta seria jest taka, którą, że ta seria będzie miała dobrą oglądalność, więc moi drodzy, powiedzmy sobie 4 łapki w górę i ja zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka z tej gry na tej serii. Zgadzacie się? Ja myślę, że tak. No ja wiem, że wy to te 4 łapki to wbijecie za jednym zamachem normalnie, kurde, w jeden dzień pewnie. No więc co, moi drodzy, no uporałem się z dyskiem. Płynność teraz jest 60 fpsów cały czas, moi drodzy, jest. Tak, ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, teraz ten włączył jako pierwszy odcinek, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Tu na górze wam się wyświetli oczywiście taki paseczek wam wyjedzie, który możecie sobie kliknąć i tam będziecie mieli możliwość, żeby się przekierować na ten odcinek poprzedni z tej gry. No więc co, nie wczoraj, tylko w poprzednim odcinku zaczęliśmy żniwa i prezentowałem wam gospodarkę, dlatego był taki troszeczkę dłuższy odcinek. O, widać, w ogóle nie grałem jeszcze, wszystko jest tak jak zakończyliśmy. Więc dzisiaj oczywiście odcinek będzie krótszy, no już nie będę go tak rozciągał, ale myślę, że z humorem będzie tak samo. No. Idziemy szukać Mariana. Marian? Kiedy cyberinfo? nie, to nie ten Marian. Chociaż no, nie. To nie ten Marian, proszę nie kojarzyć sobie Mariana z takim gościem tutaj, który mi chodzi po wsi. Gdzie ten nasz Marian normalnie? No gdzie on się schował? A. Staszek? Pamiętacie Staszka? Stachu! O jest Stachu! Stachu! A idź pan. Nie będę kończył. Gdzie jest Marian? Gdzie jest Marian? Co to się lagi takie? Kurczę. A mapka się jeszcze nie do końca załadowała. Jak wiadomo, ona się musi przegrać. Idzie Marian! Idzie Marian, kurde! Jest tam Marian! Ha! Normalnie, kurde, Marian! Siema Marian! Ja co tam? O kurde! O, ale rzuca! Normalnie! Dawno się nie widzieliśmy, całe 3 dni po prostu. Dobra.
Wracaj na gospodarkę, tam bo trzeba kosić, żniwa robić, pole ci urosło. Co? Zboże ci urosło, a nie pole. Pole masz cały czas takie same. Dobra, więc my się bieremy, moi drodzy, bieremy się za chyba dalszy ciąg żniw. Czyżby? Drugi odcinek żniw może być, niech będzie. Ale dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, będziemy sobie kontynuować, a nie, tam skończyliśmy przecież żniwa, to tutaj będziemy robić, co to mamy tutaj? Pszenica jakąś, czy to jest, co to jest? Pszenica to chyba nie jest. Co to jest? Jęczmień jaki? Nie jęczmień. A nieważne. O kurde, przejechałbym kota. Kamerą. Dobra, już od razu się podstawimy tutaj, moi drodzy, naszym Ursusem, ponieważ no nie do końca ten nasz Esiok, kurde, mógłby ciągnąć taką dużą przyczepę, no. Dlatego my będziemy jeździć nadal w tym odcinku naszą 55. Kurde, zarejestrowana normalnie na... Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Co to za województwo? Na Z. Kurde. Zaśląskie? Za... Małopolskie? Albo kurde... Zei. To jest Zei? Zei. A dobra, nieważne. Nie będziemy się zajmować takimi sprawami. Moi drodzy, odpalamy ciągnik. Zamykamy. Sezam. Tutaj bardzo proszę, sezam taki. Do wchodzenia do naszego ciągniczka. I co? No i podpinamy przyczepkę. No, koguta przejechałem. Nieważne. Kogut jest nieśmiertelny, jak wiadomo, tutaj na mojej gospodarce. Które pole? A może zobaczymy? Wiecie co? Wiecie co? Wieta co? Pojedziemy sobie tutaj. Zobaczymy sobie, co tutaj się da zrobić. Być może tam z tamtej strony też nam coś urosło. Więc tam sobie coś skosimy. Bo tam ostatnio pracowaliśmy po tamtej stronie wsi. Może teraz tutaj coś zrobimy. O, już tam widzę. Coś tam jest do skoszenia. Czemu tak wolno idzie? A, dobra. Bieg i jedziemy, kurde. Rzucona. Czwórka. Można jechać. Staszek! Czekaj, bo Staszek mnie nie słyszy. Stachu! Ja tu se ciągnik postawię normalnie, żeby ten... Bo potem będę żniwa robił, no. I nie mam gdzie ciągnika postawić. Dobra, chyba się zgodził. A zresztą co, ja się go będę pytać. Dobra, kurde, idziemy. Ostatnio zauważyliśmy, że ta przyczepka jest dość upośledzona, że tak powiem, jest niepełnosprytna. Gdyż jak damy wyrzut z tyłu, to wyrzuca nam na stronę, bardzo ja was proszę, lewą. No, no i co mam, co mi z takiej przyczepy? No, no to co ja sobie taką, co mi ten... Basen sobie w niej zrobię? No nie zrobię sobie basenu, bo dziurawa jest, no. Nieszczelna. Będziemy wymieniać normalnie, bo to będzie tak nie może być, no to gdzie to? Staszek, no. Jak będziesz słyszał, albo widział jakieś na Allegro, że będą sprzedawać autosana D47, nie H9, tylko D47, to mi zadzwoń, no. Dobra. Moi drodzy, tutaj mamy pole, które dzisiaj będziemy sobie kosić. A tutaj mamy pole, które nam dopiero wyrasta. Trawa? Dobra, nieważne. O, tam też jest coś. Co tam nam rośnie? Bo to jest tam to pole z tyłu, do którego chciałem dojechać. I nie wiem nadal, jak tam dojechać. Bardzo proszę. Czy to pole tutaj... Tak, to jest jedno pole. Dlaczego ten... To jest prawdopodobnie nie owiec, tak powiedziałem w poprzednim odcinku, tylko soja, tak? Soja czy owiec to jest w końcu, bo... Wiecie co? Zbadaniałem po prostu. Chyba owiec, no. Według mnie to jest chyba owiec, no. Albo soja, no. Owiec... Czy owiec jest w farmingu 17? Wiem, że był w 15 jako... jako dodatek, no ale... Nie wiem, może to soja, może owiec, nieważne.
I tak, to nie jest małe, fajne pole, tylko to jest po prostu, kurde, nieurośnięte jeszcze z tamtego pola, no. Nie wiem, jak to rosło, Marian się ma. Gdzie jest nasza gospodarka? Tu? Nie. Aha, no i tak. W poprzednim odcinku weszłem tutaj, a nie pokazałem najlepszego. Proszę bardzo. To jest, moi drodzy, piesek tego. Mariana. To jest Marian. Znaczy to nie... No kurczę, to nie jest Marian, to jest piesek Mariana. Jak go nazwiemy? Piszcie w komentarzach, jak nazwać pieska Mariana. Czy wy to słyszycie? Tak, ten dźwięk, który tam słychać na dole. Telefon dzwoni! No ja po prostu nie mogę, no a dzwoń se! Nie będę tam teraz schodził na dół, tutaj z góry, żeby dzwonić. Odbierać telefon, moi drodzy. Kogut, co ty tu robisz? Powiedz mi, co ty tu robisz? Tam, na moją gospodarkę! Czemu ty tu jesteś? Czemu tu jest kogut? Czy na tej... Czy są dwa koguty teraz? Dwa koguty są? Dwa koguty! Ja nie mogę. Patrzcie, ten jest taki... Aha, ja już wiem. To jest kogut. To jest kogut, kurde. Oryginalny z tego, z tutaj z platformy z kurami. I popatrzcie, on tak wygląda. A teraz tamten kogut. To kolejny smaczek taki bym powiedział, nie? Ten kogut to jest kogut animowany, tak jak ten piesek dodawany. Piesek szczeka oczywiście, kogut kukuryka. No fajnie no. Mogliby jeszcze zrobić tą animację kur, żeby ten, ale ja myślę, że to można zrobić. No wystarczy podłożyć model tutaj kury pod tego koguta, aczkolwiek on tak trochę się... Jakoby to powiedzieć, słabo rusza on. On pali gumę, moi drodzy. Popatrzcie, on. Kurde, on pali gumę normalnie. On co chwila tak kopie, a nie idzie do przodu, chyba że się tutaj zablokował. A idź se, kogucie, normalnie. Kogucie w bucie. Jak to tam kiedyś była taka piosenka. Jak to tam było? Kurde, jak ta piosenka szła? No, żeby tam do wora miała baba koguta, koguta. Dobra, nie będę śpiewał. Wszyscy znają piosenkę, dobrze, taka znana dość pioseneczka, taka można powiedzieć ludowa. Nie wiem, czy to góralska piosenka jest, czy nie, ale jest to piosenka oczywiście taka chyba dość znana, no przynajmniej w moich stronach. Dobra, nieważne. Więc co, no wsiadamy do Niwy. Nikt się nie wypowiedział w ostatnim, pod ostatnim odcinkiem, czy to w końcu jest Niwa, czy to jest Wistula, czy to jest i Wistula i Niwa, no nieważne. Ważne jest to, że wsiadamy, odpalamy i jadymy. Jadymy z tym koksem, moi drodzy. Co się stało? Aha, bo musimy sobie przełączyć tu i tak. Dobra, kury uciekać. Klaksoni... klaksoni... Pipka no! Jaki klak... Nie no, ten klakson to po prostu jest... po prostu za***sty ten klakson. No nie, no to trzeba przyznać, że ten klakson oryginalny w farmingu jest normalnie wspaniały. No to jest takie pierdnięcie normalnie. Tak byś se tu... Tak byśmy se tu pierdnięcie takie podłożyli, nie? Dobra. Ja to muszę sobie się wykręcić na kilka razy. Mam nadzieję, że Marian gdzieś tam z tyłu nie stoi albo nie szedł. Kurde, żeby się tu nie zahaczyć na jakimś pieniku. Dobra, tak powinno być dobrze. I tak w poprzednim odcinku również jak wyjeżdżałem kombajnem. Kurde, o co się zaś zaczepiłem? Wyjeżdżałem i pomyliłem Marka, czyli tego gościa siedzącego w moim maluchu. Jak ktoś nie wiedział, to proszę, tu jest zdjęcie. I z Marianem, czyli tym tam panem, który sobie chodzi po mojej wsi.
i normalnie se mówi coś tam. Nie wiem, co on to mówi, czy on... Nie wiem, co on to mówi, ale coś tam se pleni se pod nosem, jak idzie. W poprzednim odcinku można było to zauważyć w momencie, w którym prezentowałem siewnik, w którym możemy siać buraki i kukurydzę. Dobra, przycisk numer 20. Który to jest znowu przycisk? Który to jest... Dobra. Gdzie jest przycisk? Przycisk numer 8. Dobra, pewnie rurę powystawiałem, więc proszę się wrócić. O! No właśnie, rurę pozostawiałem na przycisku numer 20. I tak, czy to się opuściło? To się nie opuściło. Opuściło się, no to proszę bardzo. Niech będzie, no. Jedziemy z tym koksem. Co, o co się znowu? O co się znowu zaczepiłem? Nie potrafię wyczuć tego kombajnu jakoś. Dobra, jedziemy, moi drodzy. 9 na godzinę, prędkość robocza maksymalna i ciśniemy. No i co, jeszcze raz wam dziękuję za te wyświetlenia, które wbiliście pod ostatnim odcinkiem. W 3 dni chyba. Dziękuję wam za te wszystkie lajki, które daliście pod poprzednim odcinkiem. No i dziękuję oczywiście za te wszystkie miłe, bardzo miłe komentarze, które dodały mi po prostu weny na stworzenie nowy odcinek tutaj, bardzo proszę, z tej serii, czyli na polskim gospodarstwie. Aczkolwiek, co ja teraz włączyłem? Aha, nie przyłączyłem tego, dobra. Aczkolwiek zapraszam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie, którzy teraz oglądają ten odcinek i dotrwali do tego momentu, a na koniec zrobimy pewien test taki, ale to na koniec, na razie nie. Zapraszam wszystkich, którzy dotrwali do tego momentu, na playlisty z My Summer Car, oczywiście wszystkich zainteresowanych, bo jest mała mała oglądalność tej gry, no, a jest to gra z bardzo dużym, moi drodzy, potencjałem. Tak wiem, cały potencjał tej gry zabrał se Bonkol i teraz on nagrywa tą grę, ale on już ją prawie skończył, a ja ją zaczynam, więc można po prostu sobie zobaczyć tą grę w moim wykonaniu. Ponieważ coś tam słabo ta seria idzie, więc wszystkich, którzy tutaj teraz oglądają, zapraszam. Oczywiście tu wyjedzie tak zwykle rolka na górze, taka, w którą można sobie kliknąć, żeby tam no przekierować się do tego My Summer Car. No i tam możecie sobie zalajkować ten film, możecie sobie obejrzeć, kogo interesuje. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, kto jeszcze tego nie zrobił, żeby kliknąć sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Oczywiście to nie jest, moi drodzy, mój wymysł z tym dzwoneczkiem, po prostu jak chcecie. I to nie jest mój wymysł innych youtuberów. No, nikt z nas tego nie chciał, bo to jest niefajne, no bo to teraz kiedyś dostawaliście, oczywiście do was, do widzów mówię, a większość widzów jest również youtuberami, więc takie nasze grono. Tutaj bardzo proszę, witam wszystkich youtuberów, którzy mnie oglądają teraz. Można się przedstawić w komentarzu, zostawić lajka, zostawić subskrypcję, kto jeszcze nie robi. No, tak, dobrze by było. Dobra, ale nieważne, nie reklamuję znowu swojego kanału. Wszyscy youtuberzy, którzy mnie teraz oglądają, pewnie ubolewają nad tym dzwoneczkiem nieszczęsnym, że dodali go, że trzeba kliknąć, jakby zostawić subskrypcję, dwa, kurcze, jego mać, razy. A kiedyś to było tak, że zostawialiśmy subskrypcję i co? I już od razu były powiadomienia, a teraz, kurde, jeszcze dzwoneczek trzeba kliknąć. No więc, moi drodzy, jak chcecie otrzymać powiadomienia, żeby być na bieżąco z moim kanałem, z tymi filmami, które tutaj właśnie wam udostępniam, publikuję, to proszę zaznaczyć dzwoneczek i będziecie dostawać powiadomienia na temat mojego kanału. A wracając do tej serii, ja wiedziałem, że ta seria się przyjmie, ponieważ tam pod filmem z 15
zresztą nie jednym, oczywiście z serii tej, jak ona się nazywa? Rolnictwo na wesoło, polskie gospodarowanie, to jest stara seria z Borusiowa, która się zakończyła utratą sejwa. Nawet żniw tam chyba nie przeprowadziliśmy. Opryski były chyba ostatnie. No ale cóż. Cóż zrobić, no. Tak to niestety się dzieje. Często. Ale tak. Na czym ja to mówiłem? O czym ja to mówiłem, kurde? Ile my już nagrywamy? 20 minut. Dobra, o czym mówiłem? Aha, że pisaliście pod tym filmem z... Kurczę. Niejednym filmem z 15 z serii Rolnictwo na wesoło. Pisaliście mi, kiedy modpack z 17. Ja odpowiadałem, że jak ruszy seria, to będzie modpack. Oczywiście, jeśli się wam podoba ten modpack, który tutaj jest, oczywiście on będzie nadal jeszcze modyfikowany, ponieważ potrzebujemy tam kopaczkę, potrzebujemy coś do zbierania tych ziemniaków, które się wykopią tą kopaczką. Możecie mi podsyłać tam linki w opisie, bo ja nie wiem, czy ja to znajdę. Gdzieś tam podobno w jakimś VN chyba dodał w jakimś modpaku, gdzieś tam coś takiego. Będę musiał poszperać, żeby to znaleźć i wtedy będziecie mogli to również dostać w modpaku. A modpak prawdopodobnie będzie na 100 subskrypcji. Prawdopodobnie, no. Jeszcze tego do końca nie wiem. Możecie pisać, czy chcecie modpack, czy nie chcecie modpack. Tak to się chyba nie odmienia, nie? Dobra, ale nieważne. My tu nie jesteśmy na lekcji polskiego, tylko na wsi. Tak. Dobra, teraz gaz do dechy. Przepalimy Roselmesza. No i co, moi drodzy? No ja myślę, że 22 minuty to jest za mało na ten odcinek, żeby on był, żeby miał dobrą oglądalność, więc powiem wam, że zaczniemy sobie nie zaczniemy sobie, będziemy sobie nadal prowadzić żniwa, niech się ta cała suma wyleci, bardzo proszę, będziemy sobie kontynuować żniwa. Czy to się wyłączyło? Nie, trzeba przełączyć tu. Halo. O, jest, dobra, wyłączyło się. I jedziemy tam teraz na drugą stronę, tam gdzie byliśmy na początku. Ale zaraz. Tak, to było to samo, nie? Tak. No. Czyli, jeśli chcecie modpack, możecie pisać. To wtedy na 100 subskrypcji modpack będzie wydany. A jeśli nie napiszę, no to nie będzie wydany. No to po prostu, no tak. Tak to jest, no. Ale myślę, że jakiś specjal jest konieczny. Marian, no naprawdę. Teraz tutaj musisz iść, jak ja tu jadę. No jak ja tu przejadę, no. Kurde, jego dziad. Dobra. Pyk. Włączamy. No i co? No i jedziemy dalej. Oczywiście w tym kombajnie nie... Matko Bosko, co to się stanęło? Alo. No co jest? Marian, coś ty mi zrobił. Dobra, gaz. Kurde, gazuj. O, dobra. Kombajn pójdzie na złom po tym odcinku. Nie no, żartuję. Pójdzie do Staszka na wyklepanie. No i tak. Co ja mówiłem? No, po prostu nie wierzę. Nie wiem, że karetki jeżdżą, czy tam jakieś ambulanse, nie wiem co. To i tak to jest przecież to samo. Chciałem powiedzieć, że jakieś policje, jakieś straże, kurcze, pożarne jeżdżą, a ja normalnie wpierniczyłem się w drzewo. Ale tak, o czym ja, kurde, mówiłem? No dobra, no. Co my teraz mamy? Aha, podnieść to. No jak szklo się znowu podnosi? Jejku, nie potrafię się przyzwyczaić jeszcze do tych manewrów na tej kierownicy, które tutaj trzeba wykonywać. Myśmy tam zostawili... No czemu to się znowu przełączyło? Myśmy tam zostawili ten ciągnik u Staszka, nie? Na skupie. No trudno, będziemy potem pod niego lecieć, jak zapełnimy zbiornik, a to już niebawem.
I już zapowiadam wam, że w przyszłym odcinku będzie... będą opryski albo rozsiewanie nawozu. Co ja znowu przełączyłem? A, podniosłem to, dobra. Będą opryski lub rozsiewanie nawozu, ponieważ tutaj, jak widać, mamy dużo pól, które jeszcze są niewyrośnięte, dlatego potrzebujemy nawozu na nie nasypać i prysku. No, ja nie mogę, dlaczego to drzewo takie musi tutaj być? Przecież jak ja mam to skosić tym kombajnem? Przecież ja się tu zaczepię na tym drzewie. Proszę, o. Dobra, udało mi się jakoś. Jak widać, oczywiście mamy tutaj kukurydzę również z boku. Tutaj, o, tu jest kukurydza. Więc do tego naszego kombajnu będziemy musieli dokupić również jakąś przystawkę do kukurydzy. Łopanie, co to się stanęło? No i wygniotłem se. Dobra, ale ten... rurę mamy nie z tej strony, zaś to trzeba. No po prostu zaraz mnie tutaj coś zje. Zaraz mnie coś trafi normalnie. Jak ja mam się teraz stąd wydostać, żeby nie pognieść tego małego pola? Jak ja mam tutaj dojechać? Moi drodzy, co to się stało? Dobra, tutaj rura, otwieranie rury. To są światła, tu jest otwieranie rury, tak? Łomatko boska. Nie widzieliście tego. Nie mogę po prostu. Co się z tą rurą stało? Ona się, moi drodzy... A teraz jeszcze lepiej normalnie. Ona się otwarła i odepchnęła ten kombajn od drzewa normalnie. To jest rura... Z czego? Co jest najtwardszym metalem? Stal? Stal też się gnie, no. Nie wiem, no. Nie wiem, z czego to jest zrobione? No, dlaczego to tak musi być? Dobra, nieważne z czego, nieważne za co, ale my musimy iść po Ursusa, żeby przyjechać tutaj po właśnie ten... To zboże, które tu rośnie. I to będzie już, moi drodzy, koniec tego odcinka, ponieważ właśnie pomalutku zbliża się 30 minuta. Małymi sekundami zbliża się, na razie jest 27. Marian w los w krzoki, a my idziemy po Ursusa. Tak, i jak możecie też zauważyć, potem kiedyś w przyszłości będziemy robić prasowanie, ponieważ już się nam słoma troszeczkę nazbierała. Dobra, kurde, ja go zgasiłem w ogóle, ten traktor. Zgasiłem, więc musimy go odpalić na nowo. Dobra. No dalej, co to jakieś wióry, trociny, ziemniaki. Dobra, chyba się udało przejechać, no udało się. Dobra, no i na drugi koniec wsi trzeba jechać, więc sobie zarzucimy trójkę. Czwórkę, przepraszam. No i ciśniemy. Kurde. No nie, ale bicie kierownicy. Co to się dzieje? Dlaczego takie pretepy tutaj są? Dobra, no i tak, musimy sobie zajechać tutaj od tyłu. No i co? Oczywiście zapraszam do zalajkowania odcinka, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i co? No, będziemy się pomalutku żegnać. Pewnie wjadę w drzewo jeszcze raz. No ale co? Co zrobić? No, co zrobisz? Nic nie zrobisz. No i jeszcze pewnie się źle ustawiłem, no. Cóż. Oczywiście wjechałem w drzewo, no. Tradycji stało się zadość, wjechałem w kombajn. Wykrzywiłem wszystko. Jak to zrobić tutaj, żeby to było dobrze? Jak ja mam? Przecież to wygniotłem już tutaj. Matko, jak ja to dojadę? Dobra. Tutaj musimy niestety troszeczkę wygnieść. No nie, no tyle usunęło mi się. Tyle zboża mi się usunęło. Ja tutaj muszę zajechać na moją łąkę. Halo, nie wygnieć mi kolejnej części. No i tak się wygniecie, bo teraz jak tu najadę, to się wszystko wygniecie, proszę. Katastrofa, w ogóle straciłem 5%.
A my musimy podjechać troszeczkę tutaj w kukurydze, niestety. Takie mamy złe pole i w takim złym miejscu się akurat te żniwa tutaj zrobiły. Halo, dlaczego się nie sypie? Czemu się nie sypiesz? Czemu to się nie sypie? Czy ja muszę wsiąść do kombajnu? Coś tu jest nie tak, moi drodzy, bo w poprzednim odcinku też były problemy z wysypywaniem. Coś się stało, ale... O, jest! Co to jest? Ładna animacja. Tekstura. No, jest chyba. Ale nie, no jak on sypie. A nie, on dobrze sypie, bo on ma tutaj, nie ma tego. Nie ma osłonki. Ile się nasypało? Dlaczego jest 0%? Halo? Czy, aha, bo to musimy przełączyć. Nie możemy przełączyć. A, matko, ja siedzę w kombajnie. Dobra. Zrobimy sobie oczywiście zdjęcie, miniaturkę. Tak, mogliście zauważyć, miniaturka z poprzedniego odcinka wyglądała dosyć podobnie, no bo te same maszyny były, co zrobić. Więc co? Print screen. Klik. Zostało kliknięte. Teraz tak, co musimy zrobić? Musimy wsiąść do traktorka. 66% się udało zrobić. Myślę, że to sobie wsypiemy do silosa, czyli do bina. Dobra. Kurde. Ciśniemy. Teraz takie skupienie, no bo nie za bardzo wiem, co mam zrobić z tym. Marian, no ja nie mogę, no zaś mi wylezie gdzieś pod koła. Teraz takie skupienie, bo ja nie za bardzo wiem, co mam zrobić teraz. Czy ja mam to wsypać do bina? Oczywiście tak, wiem, za daleko zajechałem. Czy ja mam to wsypać do bina? Czy to wysypać gdzieś pod chmurkę? Nie wiem, no. Kurde, wsypiemy do bina, to zobaczymy. Zobaczymy. Aczkolwiek nie. Teraz mi tak. Teraz oświecenie mi przyszło. Przecież my mamy jeszcze do skończenia żniwa. Przynajmniej ja mam, no bo to już nie będę nagrywać. Proszę się. Tutaj zostawimy sobie tą przyczepkę z tym. Ten trójkąt jakiś taki potargany. Zostawimy sobie przyczepkę z tym owsem na tym. Na pacę, a ja właśnie dokończę sobie już poza odcinkiem te żniwa. Oczywiście tych pól, które tutaj mamy, urośnięte, ponieważ żniwa będą trwać dalej, no bo tam jeszcze mamy nieurośnięte te pola, bo to tak wszystko jakoś niesezonowo wyszło. No ale tak to zostało posiane i tak to musimy niestety skosić. Więc bardzo mi przykro, ale tak to niestety musi być, że jeszcze kiedyś żniwa będziemy musieli zrobić. Ale myślę, że to nie jest zła wiadomość, ponieważ żniwa to jest dla niektórych tutaj widzów tutaj ulubiona część właśnie wszystkich tutaj robót i prac w farmingu. No ja też lubię żniwa bardzo. I te w życiu realnym, i te w farmingu. Sianokosy też lubię. Bo lubię wtedy ten zapach takiej skoszonej trawy. A najlepsze są pierwsze sianokosy. Trawa taka zieloniutka, ten zapach. Ojejku, kurde. A ostatnio tutaj koło mnie kosili właśnie. Pierwszy raz trawa była taka wysoka, aż pół metra. Sipmę taką kosiarką. Kurde, sipmę kosiarkę taką. Nie wiem, jaki to był model, ale katowali normalnie tak ją. To był taki Zetor Proxima. Ciągnął, no przyczepiony był do niej, albo raczej kosiarka była przyczepiona do niego. Przynajmniej tak to powinno brzmieć. Ale moi drodzy, jest już godzina 7.
Nagrywamy 34 minuty, a wchodzi mi o godzinę 7, ponieważ ja dzisiaj wstałem o 7 również i byłem na rowerze, więc takie dłuższej przejażdżce. Tak, na takiej przejażdżce. Byłem po prostu i teraz trochę zmęczony jestem, ale oczywiście zapraszam do zalajkowania tego filma. Jejku, co ja mówię? Dobra. Zapraszam do zalajkowania tego filmu. W opisie macie link do fanpage'a, możecie zalajkować sobie tą stronkę. Tam wrzucają się wszystkie filmy. Oczywiście same się nie wrzucają. Jaku 56, co ty pierniczysz? Dobra. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć. Twarz dobrze znam, lecz to nie ty.